Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to kolejny odcinek waszej, mam nadzieję, obecnie ulubionej kariery na polskim YouTubie. Czyli oczywiście jesteśmy w Jordi, jesteśmy w Newcastle, no i wkraczamy w taką, no już poważną część sezonu. Znaczy po prostu zakończyły się te roszady transferowe, zakończyły się te wszystkie przepychanki i teraz wszyscy są rozliczani z tego, jakie kadry pobudowali. Mam nadzieję, że my rozliczeni będziemy pozytywnie. Liczę także, że wy rozliczycie pozytywnie ten odcinek waszymi łapkami w górę i subskrypcjami. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ich jak najwięcej. No i mam do was pytanie, słuchajcie, takie. Ponieważ często jakby są zarzuty, że ja ściągam tych samych zawodników, chociaż staram się tego nie robić. Mam nadzieję, że to widzicie. To mam pytanie, czy wy macie jakichś takich ulubieńców, których ciągniecie za sobą przez wszystkie kluby. Niekoniecznie, wiecie, w jednym świecie, ale że zawsze kupujecie zawodnika danego. Albo wręcz przeciwnie, że na przykład znaleźliście jakiegoś juniora i przebył on z wami całą karierę po kilku klubach. Jestem naprawdę ciekawy tego, dajcie znać na dole w komentarzu, a ja teraz, słuchajcie, szykuję mnie i całą drużynę do spotkania z Millwall, ponieważ gramy z Millwall, a potem gramy z Watfordem, tak więc fajnie by było, wiecie, dobrze to poustawiać. No jednak tutaj na nich musimy wyjść troszeczkę innym zestawieniem, więc tak, Badashil wejdzie, Lascelles sobie odpocznie i tutaj chciałbym zobaczyć w składzie tego młodego, zobaczymy, zagramy bardzo młodą obroną, na prawej stronie zobaczymy Manquillo, z lewej strony zagra sobie Luis bez problemu, środek pomocy to będą bracia Longstaffowie. Na pewno, tutaj co do tego nie mam wątpliwości. I Frank Kessie zagra defensywnego, więc takie troszkę dziwne zestawienie nam się tu poukładało. Lewe skrzydło to będzie Diatta, z nadzieją na to, że chłop się wreszcie otworzy i odblokuje. Na napadzie chciałbym, żeby wystąpił Denis i z prawej strony bardzo chcę zobaczyć Fuseiniego. Tak więc, jak widzicie, mocno składzik pokombinowany, mam nadzieję, że nie przekombinowany. I żyję tutaj nadzieją, że uda nam się wygrać to spotkanie, po prostu. Młody Longstaff będzie defensywnym. No martwi mnie ten środkowy obrońca, nie będę ukrywał. Ale kurczę, liczę na to, że... chyba, że... czekajcie, czy ty masz... Wiecie co? Jeszcze nie czas. Wybacz chłopie, to jeszcze nie jest ten moment. Musimy cię troszeczkę podciągnąć, bo nie chcę odpadać z tych wszystkich rozgrywek, więc po prostu fajnie by było jednak tutaj się utrzymać. Nie chcę w pierwszych rundach się po prostu z tego wszystkiego wypisywać. Millwall, Newcastle 1-3, piękna sprawa. Co prawda okupione to zwycięstwo kontuzją Fuseiniego. I też bardzo ciekawe jest to, że za każdym razem w tym sezonie, kiedy Phillips występuje w środku obrony, to strzela brameczkę. Diatta strzelił, Longstaff strzelił. Więc bardzo dobrze, że tutaj też wpisują się na listę strzelców ci, którzy wykorzystali te swoje szanse. Ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że trochę smutny jest fakt, że Denis nie strzela i rzeczywiście widać duży spadek jego formy. Dobra, przed kolejnym spotkaniem oczywiście czekają nas znowuż zmiany i roszady. Philipsa dlatego wrzuciłem, bo wiedziałem, że jego ten mecz nie zaboli kondycyjnie i też będzie mógł teraz zagrać spokojnie w kolejnym spotkaniu. Tutaj zobaczymy sobie Lascellesa, tutaj zobaczymy sobie Konate. Więc tu trochę niepocieszony jest chyba tym, że nie występuje w każdym meczu, ale spokojnie, zaraz się to wszystko ustabilizuje i tyle. Tutaj mamy Aronsa z prawej strony, tu mamy Corneta, Kessie, Longstaff zmieni się z Rennes na to spotkanie. Chociaż nie, może wiecie co, tak, Osimhen na pewno tutaj. Nie no, Diatta musi wystąpić, bo strzelił gola, więc zrobimy to sobie w ten sposób. Okej, składzik wygląda dobrze. Fuseini oczywiście żegna się z ławką, no bo ciężko, żeby połamany zawodnik był na ławce rezerwowych. No i dobra, jesteśmy gotowi, zobaczymy, jak z Watfordem sobie poradzimy. Ciekawy jestem, czy w ogóle tam w składzie jest Troy Deeney, ale jak jest, to pewnie nam strzeli, bo to zwykle się tak niestety kończy. Zobaczmy skład naszych rywali i wygrywamy 2-0. A Troya Deeney'ego nie było, więc dlatego nam nie strzelił, mówiłem. Denis strzelił z ławki i Diatta znowuż ładuje brameczkę, więc piękna sprawa, że tutaj powoli odblokowują się, mam wrażenie, ci nasi zawodnicy. Gościu, no to może Stany i Orlando, naprawdę piękne miasto do mieszkania, ty weź mi nie narzekaj, a my dostajemy co miesięczny raport zwiadowczy. No i tak, jak na razie te łowy kameruńskie nie są zbyt udane, co prawda mamy Łata. Ale nie, no nie chce mi się go sprzedawać za 250, no nie, trzeba być ze sobą szczery, no nie chce mi się. Tam wziąłem gościa za 400 tysięcy, żeby go sobie potrzymać chwilę, ale wątpię, żebyśmy by z niego korzystali jako zawodnika, wiecie, z podstawy, znaczy jako zawodnika do rozwoju. No żal slotów, troszeczkę żal slotów. No i a propos slotów, mamy jedno wolne miejsce. I teraz trzeba zastanowić się, kogo chcę tu wrzucić, ale w sumie zastanawiać się nie ma co, bo trzeba wykorzystać to miejsce dla
naszego środkowego obrońcy, bo chcemy, żeby on się tu rozwijał w tym sezonie, a troszeczkę muszę spojrzeć sam sobie w twarz, że to zaniedbałem i Bada Shield tak samo niestety straci miejsce, bo teraz tak, rozwijamy sobie prawego obrońcę Aronsa, rozwijajmy sobie też lewego obrońcę. No niestety, tutaj troszeczkę Francuz oberwie przez to, ale jest to dla mnie istotne, żeby teraz reszta tego składu się nam porozwijała. No i Cornet, jemu treningu nie zabieramy, a jedynie zmieniamy, ponieważ Iworyjczyk fajnie, żeby, tak jak zresztą o tym mówiłem jakiś czas temu, tutaj miał trenowane zadania defensywne, no bo zwyczajnie to jest gościu, który jest naszym lewym wahadłowym, a odbiór piłki ma na 57. No to sami rozumiecie, że warto by było się tutaj na nim skupić pod tym względem. No bo przynajmniej w tym sezonie będzie naszym lewym wahadłowym i na to jestem zdecydowany. Dobra, co my tutaj mamy? Wypoczynienie Abbasa, na to się zgodziłem, ale prawdopodobnie sam zainteresowany nie będzie zainteresowany. A my gramy teraz z Chelsea. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Comiesięczny raport o juniorach. Już kolejny? Nie, to jest ten, który jest u nas w szkółce i się fajnie chłop rozwija nawet tam bez treningu, więc zostawimy go sobie. No dobra, blue is the color, what is the place? Która jest ta Chelsea w tabeli? Jestem naprawdę ciekawy. No i Longstaff mówi, że chce zagrać w kolejnym meczu i zagra. I zagra, słuchajcie, zagra, bo on naprawdę w tym sezonie radzi sobie nieźle. Jestem gotów go wpuścić, ale która jest ta Chelsea? Jakie to jest miejsce? Myślę, że to będzie któreś z tych top 3, no bo wątpię, żeby spadli poniżej 9. I tak też się dzieje. Drugie miejsce w tabeli. Jak na razie Liverpool prowadzi, mając 3 punkty przewagi nad czwartym Manchesterem i Arsenalem. 2 punkty nad Chelsea i Tottenham, punktów 17, czyli odległość już 2 spotkań przynajmniej. No dobra, tak więc słuchajcie, co mogę powiedzieć, poza tym, że skoro chcę zagrać Longstaff, to ja naprawdę nie mam problemu z tym, żeby wystąpił. No jak na razie sam Maxime jest tutaj zawodnikiem, który radzi sobie najgorzej z tego naszego składu, więc no, wypadnie na to spotkanie z tego prostego powodu, że zwyczajnie wiecie co, ja chcę, żebyś ty był PO. Ty możesz być CLS-em, ale ty musisz być PO, bo gramy takim troszeczkę dziwnym zestawieniem. Dobra, więc tak to będzie wyglądało. Ławeczka zostaje taka, jaka jest. No i miejmy nadzieję, że zdamy w Chelsea test. Hehe. To jest pierwsze spotkanie z tych wielkich, które zagramy. Nie, wszystkie jak na razie gramy na wyjeździe, więc odwiedzamy te legendarne brytyjskie stadiony i niestety wyjeżdżamy z bramkami w plecaku, tak jak jest i w tym przypadku. No ale to, co to jakby... to pokazuje jedynie, że po prostu do tych zespołów nie mamy jeszcze podjazdu, więc zwyczajnie musimy się tutaj jeszcze zbroić, jeszcze rozwijać i to jest fajne, no bo głupie by było, gdybyśmy po jednym sezonie z Newcastle zrobili, wiecie, potęgę Premier League. No to trzeba byłoby mieć te szejkowskie pieniądze, a to i tak nie jest gwarantem sukcesu, no bo oczywiście Manchester City chociażby jest doskonałym przykładem, że nas od samego początku te wielkie pieniądze były pompowane w Robinho, w nie w Robinho, a kończyło się to nie najlepiej i miliony wydawane na Wilfrida Bonego nie za bardzo się spłacały. Tak więc tutaj po prostu to wszystko wymaga czasu. To są procesy budowania, lepienia i to są procesy, które nie są procesami które zachodzą z dnia na dzień. Panie Abbas, słuchaj pan, ja naprawdę straciłem do pana cierpliwość. Mieliśmy fajny fajny był dla ciebie gościu plan. Ty z tego planu nie chcesz skorzystać, no to życzę powodzenia gdzie indziej. Ja wiem, że to jest nawet niezły piłkarz do rozwoju, słuchajcie, jakby tutaj nie zabieram mu tego, ale zwyczajnie my go nie rozwiniemy. Więc co mogę powiedzieć? To jest zabawa, czekajcie, to jest piękna sprawa, tutaj dostaliśmy. Niestety zwiesiło się, nie mogę pominąć treningów, znaczy zrobić treningów. Abbas nie zostanie wypożyczony, a sam zainteresowany powiedział: trenerze, skoro nie będę wypożyczenia, to może będę grał? No nie, nie będziesz grał, typie. Wypadasz z tego zespołu na zawsze, bo po prostu, no, dawałem ci szansę, był fajny pomysł, jak ciebie zbudować, ty z tego pomysłu nie chciałeś skorzystać, no to co ja mam ci teraz powiedzieć. Dobra, Longstaff zmienia się z René, z lewej strony zobaczymy sam Maxima, no i miejmy nadzieję, że to zadziała, słuchajcie, kolejny duży zespół do nas przyjeżdża, nie duży, ale solidny, ale spory, więc gramy, słuchajcie, u siebie z Tottenhamem, no i fajnie by było wreszcie coś zwyciężyć. A my nie zwyciężamy. Bergwijn i oczywiście Heung-min Son robi to, co robi najlepiej, czyli po prostu strzela nam gole. No szkoda, szkoda wielka, bo tutaj naprawdę warto by było, żebyśmy zaczęli punktować, bo słuchajcie, po tych przeprawach z naprawdę dużymi zespołami
No punktowo nie wyglądamy najlepiej. Tutaj naprawdę sporo oczek potraciliśmy. I oczywiście po każdym takim czasie burzy i sztormu przychodzi troszeczkę czas uspokojenia, dzięki czemu, czyli tutaj myślę o tych gorszych teoretycznie zespołach, ale dobrze wiemy, że w Anglii te trochę gorsze zespoły, no wcale nie jest łatwiejsza przeprawa. Gramy z Burnley na wyjeździe. Czy robimy zmiany? Robimy drobne zmiany. Chciałbym zobaczyć tutaj Konate w środku obrony. Po prawej stronie chciałbym zobaczyć Aronsa. Na lewym wahadle, w zasadzie na lewej obronie w tym przypadku chciałbym, żeby wystąpił sobie w tym momencie Luis. Diatta zagra, Maxim zagra, René zagra. Resztę składu tutaj zostawimy w takim razie w ten sposób, chociaż nie, wiecie co, Longstaffa zobaczymy za Kessiego. I chciałbym, żebyśmy tutaj wygrali, panowie, bo tak jak tamte porażki jestem w stanie usprawiedliwić jeszcze sobie, tak takie Burnley, mimo że dziewiąte, musimy rozwalić. Po prostu tu musimy punktować i miejmy nadzieję, że do tego dojdzie. No i tak jest, słuchajcie, wygrywamy 0-3, ale to jest naprawdę pyrrusowe zwycięstwo. W 90 minucie Konate kontuzjowany i oby to był drobny uraz, bo jeżeli to jest poważna kontuzja, to tutaj naprawdę nie wygląda to dobrze. I zobaczmy, sam Maxime, super, bardzo mnie to nie interesuje w tym momencie. 8 tygodni, to jest bardzo duży problem. Baruje jest obiektem zainteresowania Crystal Palace. No w tym momencie my go nie potrzebujemy, ale na pewno z gościa nie chcę rezygnować, więc będziemy go sobie mieli na liście. Ale no jestem tutaj naprawdę, naprawdę przerażony tą kontuzją Konate, no bo ona nam bardzo mocno plany krzyżuje i no niedobrze, zwyczajnie niedobrze. Przed nami spotkanie z Reading, więc to jest mecz, w którym i tak Francuz by nie zagrał. No ale wiecie, ściągamy gościa, on już się uczy systemu, wchodzi, zaczyna to działać i kontuzja. No, ale takie rzeczy w piłce nożnej się dzieją, więc tutaj nie ma co mieć pretensji do losu. Co prawda czasami mam wrażenie, że to pokrętło z kontuzjami przekręca się troszeczkę za bardzo, no ale raz na jakiś czas taka kontuzja no może się zdarzyć. No w takim razie, Odilon, proszę bardzo, zagrasz w tym meczu, wykorzystasz swoją szansę. Corneta zobaczymy sobie tutaj na lewym wahadle w takim razie. Aaron zmieni się z Manquillo. No i na ataku zmiany. Zobaczymy w takim razie, słuchajcie, debiut w składzie Silvy. Na prawej stronie wystąpi Denis. Sam Maxime zagra z tego powodu, że chciałbym, żeby chłop się wreszcie tutaj mógł rozstrzelać, więc liczę, że złapie troszkę formy na gorszym rywalu. I Longstaff, bracia Longstaff w środku pola, reszta składu wygląda naprawdę przyzwoicie. Zobaczymy tutaj Dubrawkę, naprawdę srogo cisnę czeskiego golkipera, ale nie chcę tu budować tego drugiego bramkarza, przyznam szczerze, jakoś strasznie. No i wiecie doskonale, jakby jaki jest nasz bramkarz marzeń w tej karierze i jakby ku komu będziemy dążyli, żeby dać ogromną pensję, ale też zyskać gigantyczne umiejętności. Chcę, żeby kapitanem tego zespołu w przyszłości i liderem był Onana, więc doskonale o tym wiecie, a ja wiem, że z Reading wygramy. I wygrywamy. 4-1, sam Maxime strzela, Denis strzela, więc to jest to, na co liczyłem. Słuchajcie, budowanie tych gości takimi meczami jest naprawdę istotne, a nie mamy jakiejś Ligi Mistrzów, nie mamy jakiejś Ligi Europy, dzięki czemu tutaj oni zdążą sobie odpocząć, więc możemy tym składem sobie tak grać, dlatego też ja byłem gotowy wyjść tak jednak na ten sezon wąską kadrą, no bo nie ma co się oszukiwać, to nie jest mega szeroki skład. Ale dzięki temu wszystkiemu, no widzicie, już tutaj praktycznie wszyscy są wypoczęci, ale oczywiście powracamy do składu najlepszego, więc tak. Tutaj zobaczymy Lascelles'a, tutaj powrócimy do podstawowego bramkarza. Manquillo zmieni się z Aronsem, Cornet zostanie na lewym wahadle. Sam Maxim, tutaj chciałbym, żeby był Osimhen. Denis zmieni się z Diattą. Tu zobaczymy sobie Philipsa oczywiście jako naszego defensywnego pomocnika. Spokojnie, twoja pozycja w zespole nie jest w żaden sposób zagrożona. Kessie zagra, Longstaff nie zagrał tam, to tutaj sobie wystąpi. Czy coś jeszcze chciałbym zmienić? Tu oczywiście ta zmiana i to wszystko na razie. To wszystko, słuchajcie, więc miejmy nadzieję, że tutaj dobrze nam pójdzie w tym spotkaniu. Denis strzelił 2 gole, no ale chciałbym, żeby Diatta tu wystąpił. Liczę na to, że z Fulham znowuż to będzie spotkanie, które wygramy łatwo, szybko i przyjemnie. I tak się dzieje, 4-1. Aaron strzela, Longstaff strzela, Diatta i Osimhen, więc bardzo fajnie, że tutaj no już potrafimy się poziomem odciąć od tych gorszych zespołów. To jest naprawdę przyjemne, że te mecze jesteśmy w stanie rozgrywać z dużo większym spokojem i komfortem. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. Zobaczmy teraz, co tutaj będziemy mieli, jeśli chodzi o treningi. No, Cornet nam odrobinę stanął, jeśli chodzi o
rozwój, ale pamiętajmy, że teraz rozwijamy mu zupełnie inny segment statystyk, więc jakby staram się, żeby on tutaj troszeczkę jednak się podniósł pod tym względem. No i zobaczmy, co nas tu czeka. Oferta prowadzenia kadry Chile nas nie interesuje, znaczy powiem szczerze, to jest fajna reprezentacja, no ale sami rozumiecie, że nie jestem zainteresowany. Tutaj jedyni zawodnicy, którzy mnie interesują, przynajmniej na razie, to są oczywiście sroki. No dobra, co mogę powiedzieć? Skład jest mocny. I tak naprawdę jedyną rzeczą, którą sobie tutaj zmienimy na tę chwilę, to będzie René na środku pomocy. I Dennis na prawej stronie. I to są jedyne zmiany, do których doprowadzimy. No, wiem, że trener nie powinien tak mówić. Ja powinienem tutaj budować otoczkę, wiecie, i wszystko, ale no ten mecz przewalimy na Anfield. Więc jakby tutaj te zmiany, nieważne jakbym się tutaj natrudził, no to po prostu będzie w plecach, no. I tak też się dzieje, 4-0. Na razie nie mamy dojścia, po prostu. Na razie nie mamy dojścia. Ja zdaję sobie z tego sprawę i tu pod żadnym pozorem nie próbuję wmawiać wam, że jest inaczej, nie próbuję tej rzeczywistości zakrzywiać, chociaż rzeczywistość dla nas jest odrobinę krzywa, bo tracimy 7 punktów, mając jeden mecz rozgrany więcej już do Arsenalu 5. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, no, że my zmierzyliśmy się już chyba z całą czołówką teraz, mam wrażenie. Więc w tym momencie naprawdę możemy myśleć o tym, że teraz będziemy w stanie punktować w każdym kolejnym spotkaniu. Przynajmniej ja tak chcę myśleć i innego scenariusza troszeczkę nie przewiduję. Ja teraz nie życzę sobie żadnej porażki. Remisy jakby nam powpadały, to jestem w stanie to zrozumieć, ale jeśli chodzi o porażki, to tutaj teraz, no nie wiem, może jakiś Leicester czy coś w tym stylu, ale tak, to mamy iść teraz na grubo, jakby... Wszyscy teraz już, z którymi się zmierzymy, są pod nami w tabeli. I to jest coś, na co musimy zwrócić jakby uwagę i już sobie nie pozwolić. Nie pozwolić na żadną porażkę. Abbas, na razie, no fajnie było, ale się skończyło, mordo. No co ci mogę powiedzieć? Zawiodłeś. Był dla ciebie ładnie rozpisany scenariusz kariery. Nie chciałeś z niego skorzystać. No to nara. A my teraz wjeżdżamy sobie w ten listopad na naprawdę dużym spokoju. Abbas został sprzedany. Piękna sprawa. Ja już nawet wiedziałem, że nie zdążę przerwać tego, żeby zrobić treningi, więc się już nie kłopotałem. Diabta chce zagrać i ja powiem, że zagra, bo zagra. Zagrać chce Sean Longstaff i zagra, bo nie jest to dla mnie problemem, żeby ich tutaj wpuścić. Nie sprawia to, że skład będzie gorszy, a wręcz przeciwnie, w przypadku zmiany Denisa a na Diatę, to czysto teoretycznie mamy tutaj do czynienia z podniesieniem umiejętności. Aaron zmieni się z Mankio na to spotkanie. Cornet ustąpi miejsca Luisowi. Okej, Bada Silno zostanie, no bo tutaj nie mamy możliwości rotacji. Maximen zagra, Osimhen zagra. Dobra, więc jesteśmy gotowi, no co mogę powiedzieć. Wjeżdżamy w kolejne spotkanie i miejmy nadzieję, że rozjeżdżamy naszych rywali. Chciałbym to zobaczyć. Brighton nie jest nawet w topowej dziesiątce, więc fajnie by było tutaj zdobyć proste 3 punkty, tym bardziej, że gramy u siebie. 4-0, piękna sprawa. I poza sam Maximem wszyscy ci nasi ofensywni zawodnicy wpisali się na listę strzelców, a Osimhen znowuż nie trafia rzutu karnego. Ale przyznawanie roli nie ma sensu przy symulacjach, to doskonale wiemy, więc tutaj nie mam zamiaru tego robić, bo to zwyczajnie bez sensu. Imponujący występ, dobra robota, bo fajnie, że nie zawiedli ci, którzy chcieli wystąpić, słuchajcie, strzelili gole, więc tutaj nic, tylko się po prostu cieszyć. René wbija wyższy poziom oceny ogólnej, więc fajnie, że mamy kolejnego gracza ocenionego przynajmniej na 80, no bo to zawsze podnosi umiejętności całej drużyny i to naprawdę cieszy. Więc ten listopad już teraz jest dla nas udany, chociażby dzięki temu, a dostajemy jeszcze comiesięczny raport zwiadowczy, więc jest nadzieja, że tutaj będzie coś ciekawego i może ktoś wreszcie, kogo chcielibyśmy podpisać. Może on, no niestety, tutaj raczej też nie, tutaj na pewno nie i tutaj także nie, więc jak na razie te poszukiwania młodych gwiazd idą nam dosyć słabo. Wyleczyłem kontuzję, wrócisz do gry, ale nie od razu. Morda, na pewno będziemy z ciebie korzystali, no ale w tym momencie no, sam rozumiesz, że jeszcze nie. No dobra, jesteśmy gotowi w takim razie na spotkanie z Wolves. No to jest jeden z tych zespołów, z którym może być naprawdę ciężka przeprawa, ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się tu wygrać. 1-0, Diatta, słuchajcie, Diatta, piękna sprawa, pięknie, bo chłop no nie strzelał, ale uczy się tej ligi, widać, no i te statystyki są coraz lepsze, a my mamy jeszcze przed sobą jeden wielki zespół, a na mianowicie na horyzoncie gdzieś tam majaczy Łódź z napisem The Citizens, więc ciężka sprawa, no tutaj 3 punktów przed meczem raczej sobie nie możemy dopisać, tylko przesunąć się w stronę rywali, ale zobaczcie, że Wolvesi byli piąci. Ja coś czuję, że City może mieć poważny kryzys w takim razie, bo... Nie, City są drudzy, to ktoś wypadł stąd.
Nie, nie wypadł nikt. Czy oni się tu wgryźli w ten... Nie, zupełnie jakoś mi to umknęło, przyznam szczerze. No nic, gramy z Manchesterem City. Niestety w takim razie, skoro nie są w kryzysie, to może być problem. No co mogę wam więcej powiedzieć? No ten skład sobie poradził w ostatnim spotkaniu, więc damy go także na mecz z ekipą Guardioli. No i panie Pepie... Myślałem, że Newcastle cię sklepi, ale niestety nie. Longstaff z kontuzją. No, strzelają Sterling, Aguero, Rodri. No to są nazwiska, no słuchajcie, no oni mają jeszcze tutaj Bilwę, mają De Bruyne, Van den Beek'a, Moody, Otamendi, Garcia, przepraszam, tak, Garcia, Cancelo, Stephen. Co prawda bramkarza nie kojarzę, przyznam szczerze, no ale no na ławce znalazł się Pereira, Zane, Depay, Angelinho, Silva i Gündogan. Oczywiście tutaj Dawid Silva. No nie, no to są nazwiska, z którymi ciężko zrywalizować i ciężko nam będzie to robić jeszcze przez długi czas, więc jakby na takie scenariusze musimy się przygotować, a Walker z Wall ma Longstaff, więc kolejna taka dosyć poważna i długotrwała kontuzja. No ale tym zajmiemy się, słuchajcie, za chwilę. Na razie skupmy się w takim razie na spotkaniu z Evertonem. Bardzo istotny mecz, bo dający nam możliwość bezpośredniego awansu w tabeli. No tylko, że tutaj czuć, że nasza obrona już troszeczkę jest podmęczona i Laskel zagra, bo jest naszym liderem i nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Tutaj na pewno zagra sobie René. No i pytanie, czy młody Longstaff w środku pola? Czy podmęczony Francuz? No chyba młody Longstaff. To będzie lepsze rozwiązanie. No Manquillo powoli przegrywa tą rywalizację wyraźnie za Ronsem. Luis zmieni się tutaj z Cornetem, no bo ten jeszcze jest troszkę lepszy. Podnosimy go w takim razie. Diatta zostanie. Osimhen zostanie. Dobra, wszyscy zostaną. Wszyscy zostaną tutaj z tego składu. Oczywiście tutaj drobna zmiana. Fuseini jest gotowy, żeby wracać, więc wraca. No przydałby nam się jakiś głębszy środkowy pomocnik, mam wrażenie, do zmiany jeszcze jeden. Tak jak o tym myślę, że jakiś taki środkowy pomocnik defensywny by nam się przydał. No więc poszukamy gdzieś w tych naszych przepastnych raportach scoutingowych, które mamy. No może jakiś junior by się znalazł, no ale niestety jak na razie tych juniorów nie ma. No nic, jedziemy do Liverpoolu na mecz z Evertonem i miejmy nadzieję, że będzie to spotkanie, które uda nam się wygrać. I z Merseyside wywozimy tylko jeden punkt. Sandro zabrał nam go w 77 minucie. Szkoda. Co ciekawe, młody Longstaff strzela, więc tutaj można być naprawdę uradowanym, że wszedł młody i nie zawiódł, chociaż z drugiej strony straciliśmy dwa gole, a grał na defensywnym, więc wiecie, można mieć mieszane odczucia. No więc nie wyprzedzimy Evertonu jak na razie w tabeli. No i to co najgorsze, do Arsenalu, który nas w tym momencie najbardziej interesuje. Nie, Arsenal nas nie interesuje, Arsenal jest już szósty. Nas interesuje w takim razie piąte miejsce, tracimy, mamy 5 punktów, oni mają 35 punktów, my mamy punktów 28, więc to jest 7 oczek już różnicy, to jest naprawdę dużo. No mam nadzieję, że zarząd w przypadku ewentualnego nieawansowania do Ligi Europy jakoś strasznie nie będzie nas surowo rozliczał, bo wydaje mi się, że jako ogólnie drużyna i projekt robimy tutaj kroki naprzód. No ale oczywiście tej europejskiej piłki nam się chce, tęsknimy za nią jako Newcastle, więc miejmy nadzieję, że jej doświadczymy. Gramy z Leeds, proszę bardzo, powrócili do Ligi Angielskiej, ciekawy jestem, kiedy to nastąpi wreszcie w rzeczywistości, czego głównie klisziemu bym życzył, fajnie by było zobaczyć Polaka w Premier League, bo oczywiście on gra w podstawowym składzie zdecydowanie częściej niż ten drugi zawodnik z naszego kraju, którego przepraszam bardzo, teraz wyleciało mi nazwisko z głowy, ale tam jest jeszcze oczywiście ten bardzo obiecujący, którym podobno zachwycony jest Marcelo Bielsa. Mieliśmy go zresztą w karierze, ale teraz no wypadło mi nazwisko z głowy, więc nie mam zamiaru tego szukać i przekręcać, tylko po prostu przyznam się do tego, że jakoś się zwiesiłem troszeczkę. Dobra, zmiany. Cornet zostanie, Arons zmieni się z Manquillo. Reszta składu pozostanie w takim razie tutaj bez większych zmian, albo wiecie co, Diatta się zmieni z Fuseinim, a młody dostanie szansę, a co? Mogę dać mu szansę, to dam mu szansę, czemu nie, słuchajcie, czemu nie? Ten mecz z Leeds mam nadzieję, że uda się wygrać, no i zobaczmy, zremisowali mecz z Sheffield, wygrali 5-0 z Crystal Palace, wygrali z Southampton, no z nami szczęścia takiego nie mieli, ponieważ Cornet i Osimhen rozwiali ich marzenia o zwycięstwie, a to co dla mnie naprawdę istotne, słuchajcie, to fakt, że my w tym meczu przepraszam, nie tracimy bramki. To jest dla mnie naprawdę bardzo pocieszające jako trenera, że też te formacje defensywne dobrze sobie radzą. Okej,
Jak to się teraz nam układa? Renę chyba będziemy mogli z treningów wyrzucić, bo dobił 80, a to jest teraz taki nasz cel, żeby wszyscy ci zawodnicy mieli 80 z podstawowego składu. Jak widzicie, jeszcze sporo tych slotów nam brakuje, no bo Kornet powinien dobić. Oczywiście tutaj, no ja tak się zmieni ten, ale fajnie, żeby się młody Longstaff rozwijał też, więc tutaj będziemy o tym wszystkim mocno myśleli. Czekamy na bezpośredni dzień meczowy z Manchesterem City, żeby pozmieniać sobie tą naszą kadrę, bo jednak te dwa dni odpoczynku mogą wiele zmienić. Miejmy nadzieję, że wiele zmienią, bo tu ten taki drobny maraton nas srogo dojechał, a tak naprawdę maraton to się zacznie za chwilę, będziemy mieli Boxing Day i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc tak, drobne zmiany są potrzebne. Konate jeszcze nie jest gotowy. Tutaj zobaczymy sobie w takim razie Odilona. No będzie to posklejana linia obrony, ponieważ zagra sobie tutaj Odilon z... A niech zagra sobie ten Luis. Słuchajcie, ja nie, że się podkładam, ale kurczę, wiem, że z tym City szans nie mamy. Więc wolę przeoszczędzić sobie zawodników i wiem, jak to się skończy. I nie ma sensu to wychodzić, wiecie, naszym najlepszym składem i dostać po prostu cięgi. Już lepiej dać zagrać tym, którzy normalnie tych szans nie mają. Więc tak, tu zobaczymy Silvę, z lewej strony zagra Denis. Z prawej strony chciałbym, żeby zagrał sobie Fusseini. Drugi mecz z rzędu, ale myślę, że da radę kondycyjnie. Tutaj zobaczymy sobie Corneta, Manquillo, albo nie, Manquillo zobaczymy na lewym wahadle. Na prawej stronie zobaczymy sobie Maxa Aronsa. René zmieni się z... no z nikim, bo zagramy sobie Longstaffem, René i Kessim. Więc tak to będzie wyglądało, słuchajcie. Jak widzicie, mocno ten skład zmieniłem. Woodman też sobie zagra w jednym meczu sezonu. Ale ja tutaj... Wiemy, jak wyglądają te mecze w tym sezonie, naprawdę, nie oszukujmy się, więc tym bardziej, że to jest EFL Cup, to nie jest FA Cup nawet. Czy my mamy w ogóle jakieś zadania na EFL Cup? Bo to jest często tutaj nam nawet niewliczane, więc zobaczmy. Sukces krajowy, FA Cup, widzicie? EFL Cup tutaj nie jest przez nas w żaden sposób nawet... EFL Cup nie jest tutaj w żaden sposób przez zarząd wymieniany, więc tu naprawdę możemy polecieć grubo i tak też zrobimy. Zobaczmy, gramy na Etihad. Ciekawy jestem składu naszych rywali, to sobie tylko prześledzimy. W ogóle srogo dostali od Real Madrid. No oni weszli na nas mocnym składem, więc nie mielibyśmy szans. Słuchajcie, naprawdę tutaj to nie jest tak, że ja jęczę czy coś, tylko trzeba oceniać swoje szanse realnie i uważam, że to jest dobra decyzja, bo zaraz gramy z West Bromem i na to spotkanie wyjdziemy składem wypoczętym i miejmy nadzieję składem, który będzie gotów synów Albionu znieść z powierzchni ziemi. Zobaczymy, jak poradzi sobie przeciwko nam były klub Grzegorza Krychowiaka. Nie zapominajmy o tym. Sugestia w kwestii wyboru kapitana, okej. Spoko, damy sobie z tym wszystkim radę. Zagrasz, Morda, tutaj w ogóle nie ma problemu Diata, no bo oczywiście wejdziemy na nich najmocniejszym składem, więc po lewej stronie sam Maxim, na ataku Osimhen, z prawej strony chciałbym zobaczyć właśnie Diatę, na lewym wahadle zobaczymy sobie Corneta tym razem. Luis w ogóle miał paskę kapitańską, no to było moje niedopatrzenie, to był moment, w którym trzeba było docenić Longstaffa młodego i dać mu taką pewność, że on jest, wiecie. Tak, to myślę, że młody by się ucieszył, no ale niestety zapomniałem, przyznam szczerze. Laskels, tutaj zobaczymy sobie Aronsa, tu oczywiście Phillips, tutaj tylko zmiana dla kapitana, René zagra, więc tak, skład jest najmocniejszy ustawiony, no i oczywiście jeszcze powróci tylko Dubravka do podstawy jedenastki. Konate, no wylecz się chłopie, bo nam się przydasz, naprawdę, szczególnie teraz przed tym maratonem grudniowym, no to taki Konate jest zawodnikiem, którego naprawdę potrzebujemy. Dobra, gramy z West Bromem. Miejmy nadzieję, że uda się tutaj zwyciężyć. I tak też się dzieje. Diatta strzela, René strzela, więc bez większych problemów wygrywamy. Więc z tej operacji odpuszczenia meczu z Manchesterem City naprawdę jestem zadowolony. Cieszę się, Diatta, że zagrałeś i bardzo mnie cieszy, stary, to, że jesteś szczęśliwy w tym zespole. No bo słuchajcie, kupujemy nowego zawodnika, więc piękna jest sprawa, że jemu się po prostu tutaj podoba. Rozwój, jeszcze raz rozwój. Odilon fajnie tutaj wbija te punkty oceny ogólnej, co jest bardzo nam potrzebne, no bo doskonale wiecie, że on jest kolejnym jakby do rotacji, którego tu potrzebujemy. I jakby, no wiecie doskonale, jak to wszystko nachodzi, bo zwykle w tych karierach tak to robimy, więc piękna sprawa. Zawodnik wraca po kontuzji, to jest bardzo dobra informacja, no bo oczywiście mówimy tutaj o Longstaffie, myślałem o Konate. No nic, tak więc gramy teraz z West Hamem. Jak to się prezentuje, czy już jesteś gotowy, Konate? Jesteś gotowy, oczywiście nie wejdziesz od razu, no bo to by było głupie, gdybym tak zrobił, ale Odilona stąd sobie wyrzucimy. Gramy tym i potem lepimy, chociaż nie, skoro potem zmienimy sobie, to Denis wyjdzie sobie na padzie
I Osimena wrzucimy potem przy tych zmienionych skrzydłach pewnie. Tak zrobimy, no, tak zrobimy. I też młody Longstaff zagra za Kessiego. Tak, tak to będzie wyglądało. Więc dwie zmiany, ale myślę, że nadal na ekipę z Londynu to powinno wystarczyć. A potem będziemy na kolejny mecz troszeczkę sobie inaczej to wszystko układali. Wygrali trzy mecze z rzędu. Młoty są w formie. I to są w formie niesamowitej. Rozbili nas 1-3. Wow. No tego się nie spodziewałem. I to jest bardzo bolesna porażka. Bo nie dość, że skraca nam tutaj dystans z nimi strasznie. No to jeszcze oczywiście no nie wspinamy się w górę tabeli. Nie, no to w ogóle było coś, czego się zupełnie... Ale to tak zupełnie nie spodziewałem. A najgorsze jest to, że zbliżamy się do końca odcinka. A ja nienawidzę kończyć odcinków w taki sposób, w który nie jestem zbyt zadowolony. No co mogę powiedzieć, ja nie mogę być zadowolony po takim spotkaniu, kiedy nas po prostu obili i rozbili. Na szczęście teraz jest Westborough i Leeds, więc zespoły, które miejmy nadzieję nie będą dla nas aż tak ciężkie. Laskels zagrasz, potem na Leeds odpoczniesz. Tutaj powróci sobie Kessie, tak jak zakładałem. Tu możemy teraz zobaczyć sobie, tak jak myślałem, Osimena. Czyli aż tak bardzo nie zmęczyły nam się te boki, jak to przewidywałem. Fusei nie skończy sobie tutaj. Tutaj zobaczymy Manquillo. A tu chciałbym, żeby był Luis jako nasz lewy obrońca. No niewątpliwie ta lewa obrona, słuchajcie, jest czymś, nad czym powinniśmy się zastanowić. Ale nie jestem... No nie jestem chętny pozbywania się Corneta już. Więc no trzeba się zastanowić, jak to zrobić i jakoś sobie to wszystko porozważać. Wydaje mi się, że do wakacji możemy tak zagrać, a potem myśleć nad ewentualnymi rotowaniami. Newcastle kontra West Brom. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wygrywamy 4-0, więc to cieszy. Luis strzela, Philip strzela, René strzela i sam Maxim także ładuje brameczki, więc są to na pewno powody do radości. Longstaff, gościu, przecież ty grasz naprawdę, uważam, dosyć często, jak na to, jaka jest twoja ocena, wiek i tak dalej, więc nie przesadzaj, młody, bo naprawdę ciebie widujemy w tym podstawowym składzie. Może nie jakoś turbo regularnie, ale nie są to na pewno powody do tego, żeby mi tu ciągle narzekać. Dobra, gramy z Leeds, słuchajcie, 3 punkty są nas w stanie wywindować naprawdę wysoko, bo w przypadku porażki Chelsea, Evertonu, Spurs, no to my możemy nawet wąchać to miejsce numer 6, więc byłoby fajnie, ale oczywiście nie przypisujmy sobie punktów, zanim mecz się nie odbył. Co to jest za środkowy pomocnik Barcelony tam? Nie wiem, przyznam szczerze. No a my zobaczymy sobie w takim razie, jak to będzie wyglądało. Zespół jest oczywiście trochę podmęczony, ale na to jesteśmy gotowi, bo tak, nie jesteśmy do końca gotowi z tego, co widzę. Myślałem, że dużo szybciej się zregeneruje Badashil. Trzeba chłopakowi zmienić treningi w takim razie, żeby wytrzymałość robił, bo to jest troszeczkę jego problem. Nie, no zostawimy sobie to tak. Dobra, nie, no Francuz może wskoczyć. Nie, jest bardziej, nie, dobra, może wskoczyć. Tutaj chciałbym mieć Aronsa. Tu zobaczymy sobie na podwyższeniu Corneta. Dalej, tak, tutaj będzie Longstaff stary. Tutaj zrobimy to jednak w ten sposób, bo inaczej to uważam, że lepiej zrobić to tak, dobra. Prawa strona będzie Diatta, na ataku Osimhen, wszystko wygląda dobrze. Konate poza kadrą meczową, bo jeżeli on wejdzie i będzie znowu zmęczony, to może nas kosztować absolutnie zbyt wiele. Renault oczywiście tak samo jest zbyt wyczerpany, żeby grać. Znaczy oczywiście to nie jest tak, że oni ledwo żyją, ale sami rozumiecie, że nie chcę tu ryzykować, wprowadzając zawodników nie do końca wypoczętych. 3 porażki z rzędu mają Leeds. Miejmy nadzieję, że będziemy ich 4 pogromcami, bo to jest nam naprawdę potrzebne. Wygrywamy 1-3. Strzela sam Maxim, strzela Osimhen. Piękna sprawa. No i Clichy. Clichy wpisuje się na listę strzelców po stronie Leeds, więc to na pewno cieszy Polaka. Zresztą słuchajcie, tak się zastanawiam, taki Clich. Jaką on ma ocenę ogólną, grając tym... grając w tych Leeds. Jestem ciekawy, dodamy go sobie. A nuż to będzie piłkarz, który będzie fajnym dodatkiem. Kto wie. No ale tak zupełnie na poważnie, jestem bardzo ciekawy. I gdyby był taką, słuchajcie, 75, bez większych wymagań, jeśli chodzi o czas na boisku, to nas by to na pewno bardzo ustawiało, bo czasami nam tego jednego zawodnika brakuje, o czym doskonale wiecie. No a przed nami, słuchajcie, rozpoczyna się kolejne okienko transferowe. To, co bardzo ciekawe, nie dostaliśmy żadnej informacji o kończących się kontraktach. Na to warto zwrócić uwagę, że tutaj bardzo zadbani jesteśmy pod tym względem i rzadko się zdarza, żeby ani jednemu zawodnikowi nie kończył się kontrakt. I będziemy musieli
I to jest bardzo fajna sprawa. My będziemy musieli się zainteresować kontraktami innych zawodników. Ale naprawdę, zobaczmy, kończące się kontrakty. No pięknie to wygląda, Longstaffowi się powoli kończy i nie jest z tego powodu zadowolony. Zresztą mamy bardzo dużo zawodników zadowolonych ze swoich kontraktów. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby aż tylu było na zielono. I powiem szczerze, chciałem to zostawić na kolejny odcinek, ale skoro jest tylko dwóch zawodników niezadowolonych ze swoich kontraktów, to ja naprawdę jestem w stanie tutaj poświęcić jeszcze to półtorej minuty i to zrobić. Zadowolony jestem z tego, jaką rolę chce spełniać Longstaff. I tak tego nie przedefiniujemy, więc zostawmy sobie to tak. Jest w doskonałej formie zresztą, więc spoko. W złej formie jest młody Longstaff, ale spokojnie, spokojnie. Jesteśmy w stanie to przeżyć jakoś i go jeszcze, myślę, wyprostować. No i Osimhen, tu musimy zrobić przedłużenie. Słuchajcie, on musi dostać podwyżkę, bo dla mnie ważne jest to, żeby on chciał u nas zostać. Nie, no morda, nie możemy. Nie możemy, tak. No nie dostaniesz klauzuli odstępnego, byczku. To nie jest Francja, żeby mi tutaj za ciebie dali 97 milionów i ja bym powiedział, że spoko i luz. Kluczowy zawodnik, co do tego przecież jesteśmy przekonani, że jesteś kluczowym zawodnikiem i spokojnie. 5 lat kontraktu, piękna sprawa. Ja powiem szczerze, Osimhena nie chcę sprzedawać, dopóki nie będziemy mieli europejskich rozgrywek, tak naprawdę. Nie chcę się go pozbywać do tego czasu, bo no on jest bardzo cenny dla nas. Teraz tak, mordo, nie? Ile ty zarabiasz teraz? 60, czyli podnosimy troszeczkę te półki płacowe już nasze. No ale to chyba jest zrozumiałe, słuchajcie. To chyba jest zrozumiałe, że się rozwijamy i musimy to robić. I jest dobrze, 60 tysięcy funtów. Więc to nadal są małe pieniądze, słuchajcie. To nadal są naprawdę małe pieniądze. A zabezpieczamy sobie tego gościa i liczę na to, że będzie wpływało na jego bramkostrzelność. Tak więc kontrakty mamy załatwione. No i teraz pytanie, słuchajcie, o zawodników, którym będą kończyły się kontrakty, a którzy no nie są nasi. Czyli czy uda nam się kogoś podpisać, czy jest ktoś, kim może bylibyśmy zainteresowani. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja w jednym z odcinków pytałem was właśnie o tego typu graczy, więc liczę, że dostajemy odpowiedź. Wydaje mi się, że podpisał nowy kontrakt Onana. Takie mam wrażenie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o zawodnika Ajaxu, w pewnym momencie po prostu będziemy musieli sypnąć groszem. I wydaje mi się, że kiedy tylko zakwalifikujemy się do jakichś europejskich rozgrywek, to wtedy po niego przyjdziemy po prostu z furą pieniędzy i powiemy: dawać nam go. Wydaje mi się, że tak to zrobimy. Musa Wage jest zawodnikiem, którym na pewno się zainteresujemy w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że Ibrahim Sangare może być zawodnikiem, o którym będziemy myśleli, bo zdaje się, że jeszcze jednego środkowego pomocnika gdzieś tam będziemy potrzebowali, bo doskonale wiecie i widzicie, jak to wygląda. Może to będzie Klich. Może to będzie ktoś inny, no nad tym wszystkim będziemy się zastanawiali. Jest tutaj cały czas ten Cantwell, 22-letni, także zawodnik, którym ja chętnie bym się tutaj zainteresował. No gdyby nie fakt, że tych pozycji już parę mamy, no i może lewy obrońca, zobaczymy. No też ten Atal chodzi mi po głowie, ale no nie wiem, czy w tym momencie to jest dobry sezon, dobry moment sezonu, żeby do takiego transferu doprowadzać. Tak więc wiecie, jak widzicie, mamy dużo rzeczy do zrobienia, mamy dużo pomysłów, no ale to wszystko będzie czekało nas jutro. W tym spotkaniu, w tym dzisiejszym dniu chciałbym jeszcze skupić się na meczu z Huddersfield, żeby tak siłą rozpędu troszeczkę tutaj kadrę zmienić. A Musa Wage jest obiektem zainteresowania i Cagliari chciałoby zawodnika wypożyczyć. Nie wiem, czy to dla nas nie jest nawet lepsza opcja. Pytanie, na ile oni go wypożyczą. Tymczasem na tym się nie skupiamy. Skupiamy się na naszej obronie. Zobaczymy Ibrahima Konate razem z Odilonem. Na prawej stronie wystąpi Manquillo. Na lewej stronie chciałbym zobaczyć Luisa jako lewego obrońcę. Phillips nie zagra w tym meczu, ponieważ tu zagramy sobie tak. Parą Longstaffów oraz chciałbym, żeby tu był René. Dalej, na napadzie zobaczymy sobie Denisa, z prawej strony zobaczymy Diatte, z lewej natomiast wystąpi sobie Cornet jako zawodnik wysoko ustawiony. Zobaczmy sobie jeszcze tylko rolę, chciałbym, żeby kapitanem tego wszystkiego był starszy Longstaff, więc tak sobie to zostawimy. Bracia Longstaff, chciałbym, żeby byli ważnym elementem tego naszego Newcastle. Nie wiem, czy będzie ich stać sportowo na to, żeby być chociaż nie, Dubrawkę mamy, przepraszam, no to jeszcze zmienimy, żeby Dubrawka był. Wiem, że to jest mała rzecz, ale dla mnie ważna. Kiedy o niej pamiętam, to chcę to zmieniać. A jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o tych braci Longstaff, bardzo chcę, żeby to byli zawodnicy ważni, no ale oni muszą dowieść sportowo. Jeżeli oni nie dowiodą sportowo, no to sami rozumiecie, że tutaj nic z tego nie wyjdzie. Z Huddersfield wygrywamy 3-0, strzela sam Maxim, strzela Denis, strzela Diatta, więc fajnie nam się to układa. Swoją drogą Denis wbił jeszcze jeden poziom oceny ogólnej, co jest oczywiście dla mnie bardzo istotne i cieszy. My to, co zrobimy jeszcze tylko w tym odcinku, to oczywiście treningi, bo staram się o tym nie zapominać, ale Renę będzie trzeba z tych treningów usunąć, bo to jest dla mnie ważne. Tak samo ważne jest dla mnie to, że ten odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że tak było, jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja. Tymczasem, ale męcząca ta praca. To było na tyle, to był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!